22 grudnia, czwartek, Paulina Kopeć, witam i zapraszam na Telefakty. Spółdzielnia nie płaci rachunków za media, dług rośnie. Wigilia u przedsiębiorców. Trzymamy też kciuki za Wasze firmy, bo to dzięki Wam również jest możliwy rozwój miasta, rozwój powiatu. Papa Mobile odwiedził Ostrowiec. Nie było jednego wykonawcy tejże repliki. Sąd Okręgowy w Kielcach zwrócił spółdzielni Hutnik wnioski dotyczące upadłości i restrukturyzacji zakładowej. Oba zawierały braki formalne. Tymczasem dług spółdzielni rośnie z dnia na dzień. W październiku komornik zajął jej konta i od tego czasu nie płaci rachunków za energię, ciepło i wodę. Termin spłaty już minął. Mieszkańcy są zbulwersowani. My rachunki płacimy, ale nie za swoje długi. Wrzątek jest. I daj Boże, żeby taka była zawsze. Helena Wójcik z mężem mieszka w tym bloku od 34 lat i co miesiąc płaci czynsz, w tym rachunki za ciepło, wodę i inne media. Energia elektryczna, którą wszyscy odprowadzają, 11 zł i 3 grosze. W sumie 600 zł, ale nawet złotówka nie trafia do dostawców mediów, bo komornik działający w imieniu syndyka upadłej huty zajął konta spółdzielni i pieniądze przeznacza na spłatę wierzycieli. O nas zapomniano, mówią mieszkańcy. Tak bym chciała, żeby to każdy właśnie miał taką empatię do drugiego człowieka. Że skoro my płacimy, dbamy o te mieszkania, dbamy o klatki schodowe, więc wydaje mi się, że to powinno właśnie w ten sposób wyglądać. Jeśli spółdzielnia nie zapłaci rachunków za energię, przestaną działać windy i zostaniemy bez ciepła i wody, obawiają się mieszkańcy. Zaległości sięgają już ponad 2 milionów złotych. Teraz niech nam ktoś odpowie, kto zapłaci za to, co będzie narastać. Bo musi ktoś nam to wytłumaczyć, bo my odprowadzamy pieniądze do spółdzielni, do kasy spółdzielni. Prezes spółdzielni Marek Zborowski negocjuje z dostawcami mediów. Ci wysyłają ponaglenia do zapłaty. Czas goni. No ale 19 już minął. Minął, energia jest. To są efekty właśnie tych rozmów. One będą prowadzone w okresie poświątecznym, żeby uniknąć tak drastycznych sytuacji. Podobnie zachowujemy się jako zarząd w rozmowach z Miejską Energetyką Cieplną, z MWiK-iem. Oraz innymi remondisem oraz innymi dostawcami. Ale zarząd spółdzielni z nami nie rozmawia, twierdzą mieszkańcy, którzy zawiązali społeczny komitet. Dzwoniłam do pana prezesa osobiście jakieś 2 tygodnie temu. Chciałam się spotkać, chciałam popatrzeć w inne dokumenty. Z panią Sitarską rozmawiałam, główną księgową. Mieli się z nami skontaktować, zrobili tego. Komitet domagał się zwołania walnego zgromadzenia, ale takiego na razie nie będzie, mówi prezes spółdzielni. Natomiast planujemy spotkanie informacyjne, stosowne ogłoszenie będzie do mieszkańców wysłane na klatkach schodowych. W okresie poświątecznym ustalimy termin tego spotkania. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć, twierdzi prezes. 26 listopada spółdzielnia złożyła do sądu 2 wnioski dotyczące ogłoszenia upadłości i o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Oba miały braki formalne. Później został wezwany do usunięcia braków formalnych. Szczegółowo zostało wskazanych na 8 braków wniosków. Dłużnik złożył pismo w odpowiedzi na wezwanie sądu, ale nie usunął wszystkich braków. Dlatego też wniosek nie mógł być dalej rozpoznawany i skutkowało to jego zwrotem w dniu 15 grudnia. Chodzi o wniosek w sprawie restrukturyzacji. Dziś pismo z sądu trafiło na biurko prezesa spółdzielni. Wniosek dotyczący upadłości też został zwrócony, informuje sędzia Monika Gądek-Tamborska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach. Niezapłacone rachunki za ciepło i wodę odbiją się na kondycji finansowej miejskich spółek, twierdzi radny Marcin Marzec. Zadłużenie choćby z tytułu ciepła za poprzedni miesiąc ze spółdzielni to jest 400 tysięcy złotych. Wystarczy kilka miesięcy i dług rośnie w miliony. To będzie miało odzwierciedlenie w wyniku finansowym tych spółek, a tym samym są to spółki, które wnoszą najwięcej do budżetu miasta. Mieszkańcy oczekują wsparcia ze strony władz miasta. No wydaje mi się, że włodarze naszego miasta powinni chociaż niewielką wzmiankę, jak oni w ogóle zapatrują się na całą tą sprawę.
Chcą też szybkich decyzji ze strony spółdzielni. Chciałbym, żeby wreszcie ta sytuacja jak gdyby już się zakończyła i żebyśmy złożyli naprawdę kompletny, dobrze przygotowany wniosek. Ja myślę, że są takie możliwości i zarząd tam jest wspierany cały czas przez radców prawnych, którzy powinni przede wszystkim przygotować perfekcyjny wniosek. Zarząd spółdzielni jeszcze nie podjął decyzji, czy złoży zażalenie na decyzję sądu, czy też przygotuje nowy wniosek w sprawie restrukturyzacji, a dług rośnie. Przypomnijmy, ponad 2 miliony złotych za media i prawie 15 wobec wierzycieli. Udanych inwestycji i dalszego rozwoju. Takie życzenia najczęściej składali sobie lokalni przedsiębiorcy, którzy wczoraj wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. Takie spotkanie starosta ostrowiecki Zbigniew Duda zainicjował po raz pierwszy, wyrażając tym samym nadzieję, że stanie się ono tradycją. Przedsiębiorcy z powiatu ostrowieckiego licznie odpowiedzieli na zaproszenie starosty Zbigniewa Dudy i wzięli udział w świątecznym spotkaniu. Nie było miejsca, choć szedłeś. W nastrój świąt gości wprowadziły muzyczne występy utalentowanej młodzieży. Kolędy zaśpiewały perły Ryszarda Góry, a przy instrumentach zasiadło rodzeństwo Wesołowskich. Oczywiście nie obyło się bez życzeń na czas świąt i okres nowego roku. To, że jest Was tutaj tak dużo, pokazuje nam, że dobrze układa się współpraca między samorządem a przedsiębiorcami. Jesteście bardzo ważną grupą. My staramy się robić wszystko, żeby Wam pomagać, żeby sprawy urzędowe, sprawy, w których możemy pomóc, przychodziły Wam jak najłatwiej. Trzymamy też kciuki za Wasze firmy, bo to dzięki Wam również jest możliwy rozwój miasta, rozwój powiatu. Drodzy Państwo, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. W tych dwóch słowach tak naprawdę można zawrzeć wszystko, ale pozwolę sobie je rozwinąć. Żeby te święta były świętami takimi naszymi, polskimi. Żeby Państwo spędzili je przy stole rodzinnym, z bliskimi, żeby był to czas zadumy, refleksji, spojrzenia na ubiegły rok, na wszystko, czego dokonaliście, ale żeby to był czas również radości, bo to święta radosne, żeby nowonarodzony Jezus naładował Was pozytywną energią na cały przyszły rok. Świąteczne spotkanie było dla przedsiębiorców okazją na podsumowanie mijającego 2016 roku, przy czym goście życzyli sobie nawzajem, aby nowy rok obfitował w sukcesy i pomyślność w biznesie. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku podróżował nim Jan Paweł II, Papa Mobile. Po tej wizycie pojazd zniszczono. Znaleźli się jednak konstruktorzy, którzy za cel postawili sobie jego odbudowę. I tak po prawie 30 latach replika oryginalnego Papa Mobile znalazła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. 13 grudnia pojazd przyjechał do Ostrowca Świętokrzyskiego, by już niedługo mógł zaprezentować się mieszkańcom. Oto on. Zapewne niewiele osób już pamięta dziś ten biały, dziwny pojazd, którym podczas pierwszej pielgrzymki do Polski po kraju poruszał się Jan Paweł II. Po 1979 roku Papa Mobile decyzją ówczesnych władz został zniszczony. Jego odbudowanie stało się marzeniem konstruktorów z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nie było jednego wykonawcy tejże repliki, jako że zamysłem naszym jako historyków było dotarcie do tych instytucji, osób prywatnych, ale również firm, które wykonywały oryginał. Nie zawsze oczywiście było to możliwe, ale tam, gdzie istniała taka możliwość, rzeczywiście tak się stało. Replikę pojazdu udało się odbudować na oryginalnej ramie Papa Mobile z 1979 roku. Po raz pierwszy zaprezentowano go 15 czerwca 2008 roku w Starachowicach, a 13 grudnia tego roku Papa Mobile odwiedził Ostrowiec. Muzeum rzadko udostępnia Papa Mobile poza swoją siedzibą. Są to zupełnie wyjątkowe sytuacje. W związku z tym też tutaj mieszkańcy Ostrowca mieli okazję brać udział w wyjątkowej uroczystości, w której będzie uczestniczył Papa Mobile. A ta już niedługo. Papa Mobile będzie jedną z atrakcji Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia przejdzie ulicami miasta. Będzie na pewno też taką atrakcją dla dzieci,
a może dla dorosłych, każdy będzie mógł z bliska przyjrzeć się samochodowi, którym podobnym podróżował pan Jan Paweł II, papież, w czasie pielgrzymek w Polsce. Żeby pojazd mógł pojechać, musi przejść gruntowne przeglądy i remonty. Od 13 grudnia stacjonuje w Centrum Motoryzacji Ostrowieckiego PKS-u. Zaangażowanie moich współpracowników i tych, którzy są młodymi ludźmi, dla nich jest to ciekawostka, i tych, którzy znają ten samochód, jego ramę z czasów, kiedy na przykład służyli w wojsku, jeździli tymi samochodami, widzę, że zaczyna być takim ciekawym przeżyciem. PKS Ostrowiec Świętokrzyski nie bez przyczyny zainicjował sprowadzenie Papa Mobile do Ostrowca. Chcemy tym właśnie gestem również zwrócić uwagę i podziękować mieszkańcom Ostrowca za te 70 lat, które mija. Mieszkańcy Ostrowca będą mogli zobaczyć Papa Mobile nie tylko w Święto Trzech Króli. 8 stycznia w kolegiacie Michała Anioła odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ostrowieckiego PKS-u, gdzie pojazd będzie prezentowany. W okresie Świąt Bożego Narodzenia wyruszymy w drogę. Warto więc wcześniej sprawdzić rozkłady jazdy, bo wielu przewoźników zmienia godziny jazdy autobusów. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja prowadzona będzie zgodnie z rozkładem jazdy autobusów. Ponadto proponujemy w okresie poświątecznym dodatkowe autobusy do Warszawy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Przemyśla i Poznania. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.pksostrowiec.pl. Na swoim koncie ma już ponad 400 medali z imprez krajowych i światowych. Józef Różalski, masters w pływaniu, którego przygoda ze zdobywaniem medali w tym wieku rozpoczęła się, kiedy to pan Józef zadeklarował, że zdobędzie 80 medali z największych imprez sportowych na 80-lecie klubu, którego jest wychowankiem i w którym spędził najwięcej lat swojej kariery. Jednak po wykonaniu zadania nie spoczął na laurach. Kolejny bardzo udany w osiągnięcia sportowe rok zapisał na swoje konto jeden z najlepszych mastersów świata w pływaniu i ratownictwie wodnym, ostrowczanin Józef Różalski. Były doskonały pływak i mistrz Polski w piłce wodnej w barwach KSZO Ostrowiec karierę sportową kontynuuje z rewelacyjnymi wynikami w swojej kategorii wiekowej. Nam zdradził receptę na takie sukcesy. Cała przygoda ze zdobywaniem medali w tym wieku rozpoczęła się, kiedy to pan Józef zadeklarował, że zdobędzie 80 medali z największych imprez, by w ten sposób uczcić 80-lecie klubu, którego jest wychowankiem i w którym spędził wiele lat swojej kariery. Rezultaty jeszcze utrzymują mnie na bardzo wysokim poziomie. Jednak po wykonaniu zadania ostrowiecki masters nie spoczął na laurach. Na dzisiaj w swojej przebogatej kolekcji ma już ponad 400 zdobytych medali. W sumie mam około 400 medali, jak liczyłem, w tym około 260 zł na Mistrzostwach Polski. To jest naprawdę wspaniały wyczyn. Poza tym jestem chyba również w mastersach jedynym ratownikiem z rekordem świata. Mimo upływających lat, pan Józef cały czas może być wzorem do naśladowania dla swoich wielu zdecydowanie młodszych kolegów z basenu. Często jestem na treningach, no i widzę młodzież, która powiedzmy tu przygotowuje się do zawodów najważniejszych. Często widzę, jak próbują oszukiwać na treningu. To do niczego nie prowadzi i oni powinni sami to zrozumieć. Tego trener im nie wpoi. Mnie nikt tego nie wpajał. Ja do tej pory pozostała mi ta żyła walki, bo myśmy zawsze walczyli dla Ostrowca. Myśmy zawsze chcieli uzyskiwać jak najlepsze rezultaty. Byliśmy, mogę powiedzieć, takimi patriotami lokalnymi. Masz ochotę, trenuj ten sport, ale daj z siebie wszystko. Nie można na pół gwizdka, bo mówię, teraz jest w tej chwili takie podejście. Ci, co trenują, co powiedzmy osiągają wyniki, to jest tylko i wyłącznie ciężka praca. Master z Ostrowca mimo upływu lat pokazuje, że nie metryka w życiu jest najważniejsza. Swoimi wynikami udowadnia, że mimo wieku, a ma już ponad 70 lat, to z takim podejściem do życia, zaangażowaniem i wolą walki można funkcjonować jak młodzieniaszek, zdobywając kolejne trofea. Dużo zdrowia, panie Józefie. Gratulujemy. Na dziś to już wszystko. W imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i zapraszam na serwis jutro o 17.30.